Tymczasem w Katowicach, daleko od placu manewrowego, na Anettę czeka człowiek, który twardo stąpa po ziemi. Z niejednego pieca jadł chleb, a skromność to jego drugie imię. Ale fura. No cześć. No cześć, Aneta. Kasper, miło mi. Miło mi również. Czemu się tu umówiliśmy? Plac to jest dla dzieciaków uczących się jeździć. Zaraz zobaczymy, kto kogo nauczy. O, dawaj. Zobaczymy, jak pięknie prowadzisz. Obyś, Aneto, nie pożałowała tych słów. Ty jeździłeś już? Jakiś kurs robiłeś? Kurs, ja mam swój samochód. No wiesz, swój samochód to jest żaden problem, nie? Musisz mieć ten prawo jazdy, żeby móc jeździć tu swoim samochodem. Próbowałeś? No właśnie dlatego tutaj jestem. Muszę to w końcu zrobić. Wciśnięte sprzęgło na środku skrzyżowania. Co jest? Muszę wyczuć samochodzik. Jasne, na luzie nie dojeżdżamy. Chyba się mnie czepia, Żanetko, coś mi się wydaje. Tak? Mhm. Ty mnie miałeś tu jeździć. A ty technicznych podstaw tutaj nie znasz. To czy jeździsz po ulicy bez prawka? Jeździłem. Teraz nie jeżdżę, bo się zepsuło. Ale jakby miał było dobre auto, to byś jeździł, tak? Tak jest. Mhm. Ale wiesz, Kacper, że przyznałeś się do tego w telewizji? Którym pasem jeździmy? Ty, ręka na kierownicę. 40 na godzinę. Jestem szybki. Na prawy pas. Dobra. Na razie Łatka. Wytrzymam. To ja wytrzymam. Jeszcze chyba. Wytrzymuję. To ja wytrzymam. 40 na godzinę. Padna baba z siebie. Lubię takie. A co ty, Kacper, na co dzień robisz? Pracuję. Ciężko pracuję. Na co dzień Kacper jest pomocnikiem budowlanym, czyli na terenie budowy robi w zasadzie wszystko. Potrafi robić też wiele rzeczy naraz. A na co Kacper poświęca cały wolny czas? Szukam żony usilnie. W poszukiwaniach żony Kacprowi pomagają sercowi doradcy. Jego wybranka powinna umieć gotować, znać się na sztuce, być oczytana, a przede wszystkim mieć dobre serce. Ile masz lat? Na ile wyglądam? 21, 2, 3. O Matko Boska, no. Przygięłam? Już zady, 24 mam. Skończone, tak. Całe. A ile masz? Na ile wyglądam? Tylko 30, nie przegnij. 38? Masz szczęście, żeś w tą stronę przegiął, bo byś wiesz. Nie, to zdrowa mamuśka z ciebie. Zdrowa mamuśka. Ty jeszcze jesteś szczeniak. Lubicie takich. To wy lubicie takie. Też. Też. Działa w obie strony, tylko się nie przyznasz pewnie. Ja? A ja dobrze wiem. Kacper nie tylko jest skromny, ale jak widać także romantyczny. Katowice są. Ani dupeczek żadnych tu nie ma. Nudy. Wymyślmy coś innego. Ale co byś chciał robić? Nie wiem, jedźmy nad jeziorko czy coś. Niewątpliwie Kacper wpływa na niewłaściwe wody. To gdzie to jezioro? Gdzie jezioro? Gdzie jezioro? Słońce jest niezdrowe, więc ja cię jednak pomęczę. Dobra, w samochodzie, dajesz wiesz? Mi kosza, ale pamiętaj. Ja cię jednak pomęczę w samochodzie. Ale pamiętaj, że każda porażka. Że będę tego żałować. Każda porażka jest nawozem sukcesu. Tak, oczywiście. Tak, zdecydowanie. Ja jestem humanistą. Humanistą. Droga z pierwszeństwem. Aha. Mhm. Kacper, obiecałeś, że kurna zapamiętałeś już. Chyba cię kurna skłoniło. O nie, tak nie będzie. Aneta nie lubi, gdy kursant pozwala sobie na zbyt wiele. Zaparkuj gdzieś. Przepisy? Nul. Sprzęgło na zakrętach. Kompletnie nie widzisz znaków. Piwo o 20. Jak chcesz jeździć dalej, to wypluj gumę. Stawię się na później. Oho, kursant jest też dowcipny. Otwórz drzwi. Zawiesz gumę na później. Wysiądź. No i? To tyle! Wyżuj sobie gumę! Ta jazda zakończyła się przed czasem. Wniosek? Guma nie zawsze pomaga.